Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keirę Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciekawe, o co tu chodzi. Wyglądają, jakby ktoś je szybko namazał na ścianach wapnem. Wapnem? Wapnem to znaczy się, że to raczej nie był ptachu. No takimś, nie wiem, farbą jakąś pomarańczową czy coś. Czekajcie, to było to, że się tu pojawia, tak? Tak. Lochy paskudne, przynajmniej dobrze, że to towarzystwo jako takie. No, jakaś łośmiernica. Morski potwór. Wygląda trochę jak Keiran. Geralt, co to jest? Aha. Zabezpieczenie, szlok. Nie rozmieszaj mnie. No, sam sobie rzucił. Au. To taka psychologiczna gierka? Kto wie, czy jesteś w stanie pokonać samego siebie? A może ta widma też myślą, że to oni są prawdziwe? Dobra. Ja tam nie mam wątpliwości, która z was jest prawdziwa. Skup się na walce. Ta brudniejsza to prawdziwa. Ej, no gdzieś wlazłem, kurde, co jest? Zablokowałem się? Ej, Geralt, nie rób mi tego! No serio. No wyłaź. Może jakoś się uda. Skubany, no. O, jest, wyskoczyłem. Zablokować? No to czasami się zdarza. W różnych teksturach. Doppler zmienił się we mnie na próbę. No i co? Nie spodobało mu się. Dopplery są poczciwe z natury. Wizerunek myśliwskiego psa nie ma nic wspólnego z Kelpi. Musisz zawsze wszystkiego dotykać? No tam wszystkiego to niekoniecznie, ale niektóre rzeczy to bym mógł, no. Powiedzmy. Dobra, to już wiem, co jest. O, tam jest rysuneczek, który wygląda jak skaczący koń. Ale tak naprawdę to przypomina mi łódkę stojącą na dachu. O, skrzyneczka. O, no chodź, to tu się, chodź. Jakaś kurtka. Co ty to wyłowiłeś? Nic nadzwyczajnego. Średni, ale dużo sporo mniejszy na kłute i obuchowe. Nie, tam już niech zostanie. Nic mi się na razie od tego złego nie dzieje. Rysunek konia to pewnie wskazówka dla Ciri. I znikło. Tunel jakiś. Kręcaj ładnie, skręcaj. Fajnie, latarnia pod wodą się pali, elegancko. Super. Chyba się ptachowi kolory skończyły. Kelpi. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt? Nie wiem, co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu! Okej, wracam. Ta hop. Zobacz, otwierają się! Chodźmy! No wiesz co, z tym chodźmy, to ja bym poczekał chwileczkę, moment. Pamiętam coś diabło, leciutko. No, o czym marzysz? O czym marzysz? Okej. Okay. Mniejsza, większa. To chyba jaskółka. Podziałało. Idziemy. To na pewno bezpieczne? Musi być, skoro elfi czarodziej przygotował to przejście dla Ciri. No chodź. No, ja nie wiem. Kiedyś włożysz tam głowę i ci odetnie.
Bella Glan. Strasznie tu spokojnie. To źle? Coś jakby cisza przed burzą. O, a nie będzie cisza przed burzą. To coś nie wygląda przyjaźnie. Mam złe przeczucia. Średnio to na niego zadziałało. A bigo tam, bigo. Ciekawe czy ona może zginąć. Wspaniale. Paskudo. Golem. Pisy. Był se golem i se znik. Wiedziałam, że sobie poradzimy. No ba. My byśmy sobie nie poradzili. Następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia w różnych kwestiach. Serio? No, na przykład w jakich? Że w jakich? A nie, to tylko alchemia właśnie. Coś nowego. Z mglaka. O, pięknie. Zwiększa moc znaków, jeśli niebo jest zachmurzone. No kurde. Powiem wam, że tutaj sporo jest tych różnych odwarów, olejów i tak dalej. Ale tak szczerze powiedziawszy, to wielu z nich chyba ci po prostu nie używa, co? Ale tylko przeciwko przeklętym to może być. Nie, ale przeciwko ogrowatym też może być. Tutaj jeszcze trochę rzeczy brakuje. Jakichś mniejszych, większych, nic ciekawego nie mam. To plus 7, a to nie dałoby mi więcej. O właśnie, elegancko. To dopiero chyba na 8, a to 9. To jeszcze poczekam. No to chodź. Zobacz, co tam stoi. No chodź, co się boisz? Mam nadzieję, że nie zabłądziliśmy. Wiedźminy nigdy nie błądzą. Nie przebywają za późno ani za wcześnie. Zawsze są wtedy, kiedy trzeba i tam, gdzie trzeba. Olej przeciw wampirom. Patrzcie, mogę, no. Dawaj. Nigdy nie wiadomo, co się trafi po drodze. Może akurat jakiś wąpierz wyskoczy? Masz jakiś plan? To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? To? Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. O. Rękawice tropiciela, magiczny? Ale tam mam rękawicę zabójcy, który jest artefaktem jakimś, no. Unikatem. To teraz prawo, w lewo, prosto, nie wiadomo. Ktoś łazi. Coś do zebrania. Przeciwko bestiom. Malutko, powolutku, zdobędziemy wszystkie. A co? Co? Znowu masz jakieś przeczucia?
Gargulec. A czekajcie, jeśli chodzi o gargulce, to właśnie dopiero coś przeciwko gargulcom robiłem, nie? Ogrwatym? No, nie wiem, czy to to. Gargulec. Potwory? Jak będzie to były potwory? Tu bestiariusz. A gdzie to by było? O, istoty magiczne może. Golem. Bomba dwimertowa i... ale przeciwko istotom magicznym, a nie mam tutaj gdzieś już tej? Co, nie pojawiła mi się w bestiariuszu jeszcze? No to tak by było. A! Zapakował mnie! Wow, jeszcze kwasem, jakim zionie. Pudło. Mam cię. Gargulec, dopiero teraz pis. Bardzo dobrze. Czekaj, czekaj, jakie chodźmy już. Podajmy, popatrzmy. Przeszukajmy. Na pewno coś jeszcze było. O, bełty rozpryskowe, rozrywające, wyzimski czempion, o, no, no to to się nazywa życie, nie? Już możemy sobie stanąć, wypić co nieco. Dobra, ale tak pomijając to, bestiariusz, o nie, to już było, jest gargulec. Też jest przeciwko tym magicznym, okej, i queen do chronienia się, bomba dwimerytowa. Dobra, może zapamiętam, a jak nie to się sprawdzi. Strasznie dużo tych potworów, nie? Różnych dziwnych. Tam jest teleport. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. No to co, to go pokonamy. Zatem twoje wrażenia nie robią na mnie wrażenia. A jak coś przegapię i nie znajdę skarbu, będzie twoja wina. No dawaj, aktywuj. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. No to hop! Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie, czyli teraz są daleko przed nami. Chodźmy. To na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzyską wizytą. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Ciekawe, czy da się ich zniszczyć? Halo, halo? Czym by to można ich pacnąć? Co? Podnieść? Co tu jest? Myślałem, że da się coś zrobić. No niestety nie. Szkoda. Że może, że się wiecie, rzucić czarem i by się rozpadły. Niczym te tysiąc. Dlaczego zostało tam w tyle? Boi się? Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. Esaise, Zabarduan, Nilin Yamar, Khan. Jaki odważny i pewny siebie. Zimno. Przywołał je czarodziej gonu. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonie nas kipielą Demet i Kres! Stań blisko mnie! Daorian Anoy! Gotowe!
Ja ją postaram! Kobiałko. Biorąc pod uwagę jej odzienie, to musiało być jej tu naprawdę ciepło przez chwilę. No, trzymam się blisko. Musimy go zamykać. Mam iść. Ja to zrobię, tego mnie ochraniaj. Kurde, słabo się palą. Ciarka z nich leci. Ja pozbieram co się da. Nigdy nie wiadomo, kiedy ta siarka będzie przydatna. Dobra, czemu nie może tutaj stanąć i ten rozwalić teraz? Halo! Dziwne te baby. No chodź, paskudo. I ciki cik, też taś. Ojej, ja obiją. Jedno. No. Panie się zobardza. Panie to wygląda w znaczeniu. Kurde, dobra, nie chcę zebrać, to nie. Ale boli. A weser rybę opiernicz. Akcji, czy na nich działa? Średnio bym powiedział. Tu jest jakaś ta? A, nie mogę teraz. Skrzyneczka tam stała. Butelka wody tylko, co za chamstwo. Keira! Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Jak potycko, nie? Tylko mi tu nie mdlej. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. Zablokowali przejście. Może spróbuję? No w sumie to aż tak bardzo to nam się nie spieszy. Mogliśmy chwilę zostać. Sam spirytus to trzymali? Co oni? Jesteś niepoważni? Chodźmy, może jeszcze ich dopadniemy. Aha. Kurde, butelka wody, no jaka zmyłka. No już myślałem, że coś fajnego w końcu. A tu nic z tego.
Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie beze mnie, prawda? No przyznaj. No. W życiu. Ale że w życiu bym sobie nie poradził, czy w życiu, że się nie przyznam? Czeka na nas. Czy jedno i drugie? Hej, tam znowu coś siedzi paskudnego. Nie, nas się nie spodziewał. Chyba pracuje jako kat. Uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Się lepiej odsuń, bo jeszcze dostaniesz. Nawet co na niego by podziałało. Padnie go tam. O, jakąś kulę. Spokojnie, skup się. Spaniaczek jeden. Normalnie to jak oszustwo jest. No, walgo. Oszukuje, normalnie oszukuje. Dłoń! Ej, no! Jeszcze jedna szczelina! Co tak piszczysz, jakaś dziewica? Dawaj go, dawaj! I po nim. I główka poleciała. Niepotrzebnie. A teraz rozejrzyjmy się tu. Dokładnie tak. Trzeba się rozejrzeć. Pozbierać śmieci. Co on tu miał fajnego? Siarka i gniące mięso tylko? Halo, to po nim to zostało? Nie, niemożliwe. To po stworze. Skrystalizowana esencja jak eliksir Stindralia. Schemat Kirys Zangren. Miecz. Wojownika dzikiego gona. Dlaczego miecz, jak miał topór, nie? I też taki dwuręczny. No dobra. Nie będę wnikał, no. To taka magia. Przemieniła od razu łupy. O, tu coś jest. Co tuż to takiego? Dobra, ja coś kojarzę, tak delikatnie tylko, że tu trzeba było mieć jakąś latarnię specjalną, żeby tędy przejść. Jakimś takim dziwnym światłem musiała świecić, nie? Było coś takiego chyba. Ja tego jeszcze nie mam. Ale tak coś kojarzę. Co mi poleciało? To... Bez jaj. To niczego nieprzydatne. Takich stworów pokonałem i nic ciekawego nie ma, no. Dobra, alchemia ewentualnie jeszcze. Ale nic nowego.
ciarki i mózgi tylko i wyłącznie. Tu? Oliwki, no super! Przynajmniej nie umrzemy tu z głodu. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Zirael, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Psia krew! Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili. Ciekawe, czemu się rozdzielili. Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki gon. Elf ostrzegał Ciri przed wiedźmami. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Dlaczego nie powiedziałaś wcześniej? Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. Mhm. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Znasz te wiedźmy, prawda? Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Może i dobry, ale najpierw trzeba przejrzeć, co ja tam znalazłem w ogóle. Za księgi. To są panie lasu. Bogowie opuścili nas. Można władców, nasz los nie interesuje. Nad Velen czuwają tylko panie lasu. W złej godzinie, gdy zaraza i głód zbierają swoje żniwo, trzeba poprosić o pomoc panie. Jeśli będą łaskawe, wysłuchają próśb i odwrócą zły los. Oto jak należy przebłagać panie. Znajdź dziecię niedorosłe i niewinne, odprowadź je na krzywuchę moczary. Odszukaj kabliczkę poświęconą paniom, od niej zaczyna się słodka ścieżka. Odpraw dziecię po ścieżce, a ono idąc śladem słodkości trafi do dobrodziejek.
Od tej pory niczego mu nie zabraknie, albowiem panie są łaskawe. Stając przy kapliczce, wypowiedz swoją prośbę, a dobrodziejki ją usłyszą, albowiem one widzą i słyszą wszystko, co dzieje się w ich domenie. Jeśli złożyłeś dar, twoja prośba zostanie wysłuchana. Nikt się nie domyślał, że tam te dzieci nigdy nie wracały, nie? O, pierwsza lamba Adalberta Kermita. Prowadząc badania nad przewodnictwem profesora Slavko Atimsteina, natrafiłem na 4 miejsca oznaczone znakiem Wiedźmińskiej Szkoły Cechu Kota. Pierwsza lampa, czy tam mapa? Lampa, kurde. Wszystkie piktogramy są identyczne z tym, które odkryliśmy w podziemiach Wyspy Świątynnej w Nowigradzie. Oznaczyłem ją na mapie. Albert Kermit, Auding na Wydziale Historii Naturalnej Akademii Orkskerfunckiej. Czy ja tego nie czytałem? Czego mi to się lampa ta skojarzyła? Ja nie wiem. Chyba dlatego, że za bardzo o niej myślę, że gdzieś tu powinna być. Chyba. Glade przyjazdowy, zlecenie leśne licho, pobiały... O, to... Tyrna lija z białego popiołu, z łagodny wzgórz snu, z chłodu wody w zagładę ześlizgnie się miękko, bez słowa. Zczernieją usta wiedzących, zatrzeszczy w kościach mróz, nim nad okiem ściętym w szkło powieka zadrga, mrokiem przyżarta jak solą, na innym niebie wyśledzę twój lot. Paskudny to jakieś takie dziwne. Dobra, szukam dalej, coś tu być musi, koniecznie. Pieprz, rudy, fiolka. Kolejne jakieś czasopisma. Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. O, najwyraźniej tak. Legenda niedźwiedzia? O berserkach. Berserkowie nie stanowią drobnego klanu, w sensie więzi krwi. Są rodziną złożoną z tych wojowników, którzy słyszeli zew niedźwiedzia. Odpowiedzi na niego, opuszczając krewnych i dołączając do żyjącej w górach wspólnoty. Nie każdy zostaje przyjęty do bractwa. Kandydatów czekają najpierw ciężkie próby, które zazwyczaj kończą się ich śmiercią. Ostatnia jest najcięższa, nazywana jest próbą niedźwiedzia, ale nikt poza członkami bractwa nigdy jej nie oglądał, więc nie wiadomo, na czym polega. Co ciekawe, sami mieszkańcy Skellige wiedzą niewiele na temat berserkerów, czyli Wildkarlów, jak ich nazywają. Nie lubią rozmawiać o ludziach niedźwiedziach, ani z obcymi, ani między sobą. Aha. Człowiek-niedźwiedź. Nowy wpis w bestiariuszu. Wstęp do magii stosowanej. Magia jest nauką o ujarzmianiu, podrządkowywaniu i wykorzystywaniu mocy żywiołów. Jest także ucieleśnieniem chaosu, dlatego nikt, kto nie ma odpowiedniego przygotowania, nie powinien angażować się w żaden z jej obszarów. Tak. Nieznane jest imię pierwszego czarodzieja, który odkrył w sobie talent i podporządkował sobie moc. Wiadomo nam jednak, że w stosunkowo krótkim czasie od odkrycia magii zaczęły się tworzyć grupy, w ramach których utalentowane istoty wspólnie pracowały nad rozwojem swoich zdolności. Tak, kiedyś magii nie było, jakoś ludzie żyli, nie? Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Aha, tylko do czego? Starsza krew. Czym dokładnie jest starsza krew? Wedle niektórych to potężna elfia klątwa, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ci, w których żyłach płynie osławiona Hen Aher, mają jakoby nie ze sobą śmierć i destrukcję, siać w sercach pogardę i nienawiść. Z tej skażonej krwi, jak wieszczy Itlin, ma się narodzić mściciel, niszczyciel narodów i światów. Nie twierdzą z kolei, że starsza krew to niezwykle rzadki dziedziczny talent, pozwalający kontrolować czas i przestrzeń w stopniu nieosiągalnym nawet dla elfich wiedzących. Niestety niewielu nosicieli tego daru było w stanie w pełni go kontrolować. To prowadziło z kolei do nagłych wybuchów mocy, nieprzewidywalnych i niekontrolowanych, a przez to niezwykle niebezpiecznych dla otoczenia. To właśnie ze sprawą takich nieszczęśliwych wypadków miała narodzić się mroczna legenda starszej krwi. Z oczywistych względów nosiciele starszej krwi byli zawsze przedmiotem zainteresowania tak możnych, jak i czarodziejów. Ci pierwsi liczyli na to, że przypowiednia o starszej krwi jest prawdziwa, że faktycznie zrodzi się z niej mściciel, niszczyciel światów, a nie będą mogli wykorzystać do tego własnych celów. Ci drudzy z kolei mieli nadzieję zaprzęgnąć magiczne talenty nosicieli Hen Iker, aby poszerzyć swoją wiedzę i władzę. Ostatecznie jak plany spełnił na niczym. Linia starszej krwi wygasła po wraz z rozgnięciem dziedziczki Nilfgaardzkiej korony Cyrilli Fiony Ellen Rhiannon.
Tylko starsza krew i starsza krew. A skarby to gdzie? Smoczy sen. Tajemniczy mak zielarz. Aha. Tajemniczy mak zielarz. Samo. Dobra, co ja tu mogę jeszcze? Coś nowego się pojawiło? Smoczy sen. Uwalnia obok gazu, który wybuchnie po podpaleniu. Można powiedzieć pułapka taka na stwory do zastawienia i podpalenia. I co, to wszystko? Wszystko? Coś jakoś tak malizną jedzie, bym powiedział, tak szczerze. A właśnie, czy gdzieś nie znalazłem klap dla niej? O, właśnie. Znaczy nie dla Keiry, nie dla Keiry, dla konia, nie? Dziwny medalion drga, przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Pokus czary mary, coś z tą ścianą nie do wiary. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. Tak, tylko że jak założę to oko, to mi nie ten, no jak to się nazywa, to nie będę widział cię takiego, jak jesteś, bez iluzji? A to muszę gdzieś włożyć, wsadzić, czy tak to tak od razu działa? Po prostu? No dobra, podejdę tam wcześniej, co nie mogłem, tam coś takiego dziwnego się pojawiało i mi się wydaje, że to było właśnie od tego oka. No bo tam na drzwiach to na pewno trzeba to użyć. A tutaj? Coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Keiry? O właśnie, czyli to jednak nie była latarnia, tylko to oko. Ale tak coś czułem, że coś gdzieś było. Dobra, jeszcze szybciutko może zbadam okolice. Ej, panie, latarnię byś wyjął może, co? Ciemno tu jak ciemno. Tam, gdzie jest ciemno, jest tak ciemno, jak bywa ciemno, no. Serio nic nie widzę, kurde. Wcześniej to pod wodą jakoś jaśniej się robiło, a teraz to nie bardzo. Ej, no. Kurde, boję się, że się zgubię normalnie. O, tu coś ledwo, ale tam są jeszcze jakieś przedmioty do znalezienia. Kurde no, czy gdzieś nie utopił w chorobę. Wcześniej pływał z zapaloną tą. O, tu da się na szczęście wypłynąć troszeczkę. Nie? Wcześniej pływałem z latarnią, teraz już nie mogę, kurde. Czy da gdzieś popłynąć? Wody jakieś. Przyświeć sobie co nieco. Aha. Zaraza. Siakrę. Gień. Nikat? Co to? Nie, no weźcie, no bez jaj, łaj! Nie mógł być tak z 5 punktów wyobrazić więcej czy coś? Chamstwo, świństwo po prostu. No dobra, zdaje się, że zwiedzone, nic mi się więcej tutaj nie podświetla. Nic nie widać.
No dobrze, otworzę jeszcze te drzwi. I starczy jak na jeden odcinek. Przynajmniej tu wszystko zwiedziłem. Coś tu jest. Powinienem użyć oka. Używaj, używaj. Proste, prawda? Mhm. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Przekonamy się, ale to zrobię już w kolejnym odcinku, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Do usłyszenia!